Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian od 12 rozdziału wersetu 9? Życie pośród wierzących i pośród świata. List do Rzymian, 12 rozdział od 9 do 21 wersetu, zawiera napomnienia dotyczące chrześcijańskiego życia z wierzącymi i przed światem. Możemy rozpoznać w nich trzy zagadnienia, na które kładziony jest szczególny nacisk. Po pierwsze, ogólne zachowanie wierzącego. To jest list do Rzymian, 12 rozdział, od 9 do 11 wersetu. Także mamy wierzący w różnych okolicznościach życia. To jest list do Rzymian, 12 rozdział, od 12 do 16 wersetu. A także wierzący wobec sprzeciwu i wrogości. To jest list do Rzymian, 12 rozdział, od 17 wersetu do 21. Ogólne zachowanie wierzącego jest opisane w 9 wersecie. Miłość niech będzie nieobłudna. To jest Rzymian, 12 rozdział, 9 werset. Miłość niech będzie nieobłudna. Miłość Boża miłuje, choć w swoim przedmiocie nie znajduje nic godnego miłości. Gdy w nas zaczyna działać miłość Boża do naszych braci i sióstr, przybiera ona różne formy. Nie będziemy popierać brata na jego złej drodze, lecz w miłości będziemy starać się zatrzymać go lub poprowadzić na właściwy tor. Zrezygnowanego i zniechęconego nie napomnimy, ale zachęcimy. Miłość będzie kazała nam dodać mu otuchy. Bóg życzy sobie, by miłość była nieobłudna. Nie chodzi o to, by schlebiać innym, lecz pomagać sobie wzajemnie w prawdziwej miłości. Zrezygnowanego i zniechęconego nie skarcimy i nie upomnimy, bo miłość będzie kazała nam dodać mu otuchy. Bóg życzy sobie, by miłość była nieobłudna. Nie chodzi o to, by schlebiać pusto innym, lecz pomagać sobie wzajemnie w prawdziwej miłości. I werset 9 w drugiej części zawiera pouczenie: brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Bóg doskonale stworzył pierwszego człowieka. Znajdował się w stanie niewinności i nie wiedział, co jest dobre, a co złe. Przez upadek w grzech nabył tę umiejętność, jednak zaczął czynić zło. Stan ten Adam przekazał swoim potomkom. Jednak w momencie naszego nawrócenia zewlekliśmy z siebie starego człowieka i staliśmy się nowymi ludźmi. Nie powróciliśmy do stanu niewinności, ponieważ nadal potrafimy odróżniać zło od dobra, dobro od zła. Ale jesteśmy w stanie brzydzić się złem i czynić dobro. Jest to możliwe, gdyż otrzymaliśmy od Boga nowe życie i Duch Święty mieszka w nas. W Jego mocy chcemy codziennie to urzeczywistniać. Werset 10 w pierwszej części mówi: miłością braterską jedni drugich miłujcie. Miłość braterska to nie to samo, co miłość wymieniona w wersecie 9. Miłość Boża
kwitnie mimo licznych przeszkód. Przezwycięża je i miłuje nawet wtedy, gdy wierzący są trudni. Z kolei miłość braterska uaktywnia się natomiast wtedy, gdy odkrywam w bracie lub siostrze coś, co również dla mnie jest bardzo kosztowne. Gdy spotykam kogoś, kto miłuje mojego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, czuję się z Nim związany. Miłość braterska wypełnia wtedy moje serce. I werset 10 w drugiej części mówi Rzymian 12, 10b. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Gdy uważamy jedni drugich za lepszych od siebie, jak mówi list do Filipian 2:3, uważajcie jedni drugich za lepszych od siebie, okazujemy sobie wzajemnie szacunek. Na gruncie prawa, zakonu w Starym Testamencie obowiązywała zasada: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Chrześcijańskie życie wiary idzie jednak o kolejne kroki dalej. Uważaj swojego brata za lepszego od siebie. I to mówi też werset 11, 12 rozdziału. W gorliwości, nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Gdy uważamy jedni drugich za górujących nad nami, za mających władzę nad nami, jak mówi list do Filipian 2:3, okazujemy sobie wzajemny szacunek. Rzymian 2:11, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Wierzący chrześcijanie są pilnymi i pracowitymi ludźmi. Odnosi się to do sfery ich ziemskich obowiązków, szkoły, pracy, rodziny i jest tak również w sferze duchowej. Swoje zadania wykonują wiernie i sumiennie. Pracowitość ta ma być połączona z wewnętrznym oddaniem i zaangażowaniem. Dlatego jest napisane: płomienni duchem. We wszystkim, co czynimy, czy to w naszych codziennych czynnościach, czy też w służbie duchowej, możemy spoglądać na Pana Jezusa Chrystusa. To dla Niego pracujemy i Jemu służymy. Nie jest ważna pochwała i nagroda od ludzi. Żyjemy i służymy Panu Jezusowi Chrystusowi, który się za nas oddał. Wierzący różni się w różnych okolicznościach życia i dlatego też jest opisany wierzący w różnych okolicznościach życia. 12 rozdział, 12 werset. W nadziei radośni. W swojej łasce Pan Jezus Chrystus daje nam w życiu dobre dni. To nie jest takie oczywiste, ponieważ nam ich nie obiecał. Gdy jednak ich doświadczamy, powinniśmy się z nich radować. Także Rzymian 12:12, ale w drugiej części. W ucisku cierpliwi. W życiu wierzącego zdarzają się również ciężkie chwile. Pan Jezus Chrystus powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I tak mówi Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33 werset. W trudnym czasie nie powinniśmy się buntować przeciwko Bogu i na siłę próbować zmienić nasze okoliczności, lecz cierpliwie wytrwać w doświadczeniu i nie uciekać przed doświadczeniem. Ale w dalszej części wersetu 12, modlitwie wytrwali. Modlitwa jest ważna w dobrych i złych dniach, dlatego pielęgnujmy życie modlitewne.